Horsz Joker jest dostępny w portfolio produktów firmy Horsz od ponad 10 lat. I jak sądzę, w tym czasie ugruntował już swoją pozycję na rynku rolnym. Do dziś nasz Joker RT o szerokości roboczej od 5 do 12 metrów jest przebojowym i wydajnym narzędziem przeznaczonym do uprawy gleby na każdym gospodarstwie rolnym. Wychodząc od uprawy ścierniska przez utrzymywanie czarnej powierzchni pola, aż po wpracowanie międzyplonów przy pomocy dodatkowych narzędzi, takich jak nasz wał nożowy. Wiosną trzeba zadbać o to, by dobrze rozdrobnić międzyplony. Umożliwia to nasz wał nożowy. Ta kompaktowa brona talerzowa pozwala również na to, by bez problemu przygotować łoże siewne na wiosnę. W połączeniu z naszą szyną niwelującą crossbar, przygotowanie doskonałego łoża siewnego jest stosunkowo proste. Najlepszym czasem na zastosowanie naszej brony talerzowej jest lato, gdy osiągnięcie stałej jakości pracy w suchych warunkach jest bardzo trudne. Dzięki naszym szerokim gumowym łożyskom i połączeniu z ramą możemy osiągnąć tak doskonałe efekty pracy. Jesteśmy też w stanie pracować na głębokości roboczej 6 cm, uprawiając glebę całopowierzchniowo, podcinając ją tak, aby przerwać kapilarność. Jest to możliwe dzięki naszym masywnym, szerokim gumowym łożyskom, do których mocowane są ramiona redlic talerzowych. Jedną z najczęściej wymienianych zalet naszej kompaktowej brony talerzowej jest jej przepustowość. Jak uzyskać przepustowość w maszynie? Układając talerze parami. Oznacza to, że na jednym ramieniu przy pomocy dwóch łożysk przymocowane są dwa kroje nożowe, co pozwala mocować kolejne ramię dopiero w pewnej odległości, przez co stwarzana jest lepsza przepustowość. Dlaczego? Bo talerze mają wówczas więcej miejsca na swobodną pracę. Naszymi talerzami o średnicy 52 cm jesteśmy w stanie pracować również głębiej. Zębate talerze obracają się bardzo szybko, co oznacza, że produkują bardzo drobno gruzełkowatą glebę. A dzięki niewielkiej powierzchni styku wgryzają się doskonale w glebę, nawet w najtrudniejszych warunkach. W efekcie czego intensywnie mieszają, rozdrabniają i wytwarzają wystarczającą ilość gleby drobno gruzełkowatej. Jednak prawdziwym sercem naszej kompaktowej brony talerzowej jest skonstruowane w naszej głównej siedzibie w Schwandorfie łożysko. Przez ten czas ugruntowało ono swoją pozycję na wielu polach świata. Składa się ono z podwójnego łożyska stożkowego, które bardzo dobrze absorbuje siły boczne. To podwójnie stożkowe łożysko wałeczkowe jest wtłoczone w oddzielną obudowę, która chroni łożysko przed brudem i wodą, dzięki opracowanej przez Horsza pięciokrotnej uszczelce kasetowej. Nie trzeba dodawać, że wszystkie nasze łożyska są całkowicie bezobsługowe. Instalujemy najbardziej wytrzymałe łożyska na rynku kompaktowych bron talerzowych. W przypadku brony Joker RT klient może wybierać pomiędzy 6 różnymi wariantami wału, z których 4 to wały pojedyncze, a 2 to wały podwójne. Co wyróżnia wariant z podwójnym wałem? Wahadło. Oznacza to, że wał jest zawieszony na zawieszeniu rewolwerowym i można go idealnie dopasować do warunków glebowych lub głębokości roboczej oraz, że zapewnia nam to ciągłe, równomierne, powtórne zagęszczanie pomiędzy pierwszym a drugim wałem. Podwozie zostało wyposażone w nasz opatentowany system SoftRide. System SoftRide składa się z gazowego akumulatora hydraulicznego, który umożliwia tłumienie drgań z podwozia. Oznacza to, że maszyna pracuje bardzo spokojnie, niezależnie od tego, czy jest to wersja z podwójnym, czy też z pojedynczym wałem. W celu rozszerzenia zakresu zastosowań naszych bron Joker oferujemy oczywiście również dodatkowe narzędzia, takie jak na przykład nasza szyna niwelująca. Sprawdza się ona w typowych gospodarstwach stosujących orkę, które po pracy pługu chcą rozbić grudy ziemi, by odpowiednio przygotować łoże siewne. Innym oferowanym przez nas narzędziem jest wał nożowy, który zabezpieczyliśmy hydraulicznie. To najbardziej wytrzymały wał nożowy na rynku. Z czego to wynika? Ponieważ posiada zamknięty wał obrotowy, który sprawia, że jest on wytrzymały i solidny, dzięki czemu możemy zwiększyć ciśnienie. Ciśnienie hydrauliczne. Dzięki niemu wał posiada dużą wydajność zgniatania i rozdrabniania w międzyplonach, a latem w łanach rzepaku. Co powinniśmy zrobić, jeśli chcemy uprawić nim ściernisko? Przesuwamy wówczas wał nożowy do góry, uzyskując prześwit 30-40 cm. Talerze wchodzą w glebę na głębokość roboczą około 6 cm, dzięki czemu jesteśmy w stanie podciąć glebę całopowierzchniowo, tak aby przerwać kapilarność. Następnie planujemy pojechać na pole, na którym zebrano już rzepak. Co wtedy robimy? Postępujemy dokładnie odwrotnie. Wał
wałnożowy spuszczamy w dół, a tarczę wysuwamy do góry. Wałnożowy sprawdza się, gdy przy pierwszej uprawie ścierniska po rzepaku chcemy rozdrobnić i posiekać łodygi, tak aby sprowokować do wschodów rzepak, który jest rośliną wymagającą światła. Przyjrzyjmy się bliżej obiegowi prac całorocznych rolnika. Jakie inne prace czekają jeszcze rolnika w ciągu roku? Na przykład uprawa ścierniska po kukurydzy na kiszonkę. Co jest bardzo ważne w tej pracy? Walka z omacnicą. Jak ją wygrać? Poprzez niszczenie ścierni po kukurydze. Ściernie trzeba rozciąć i zmiażdżyć na tyle, aby uniemożliwić omacnicy przeżycie w tych warunkach. Pozwala na to nasz wał nożowy. Praktycznie w tym względzie nie ma lepszego narzędzia od niego. Dlaczego? Dzięki hydraulicznemu ciśnieniu możemy obniżyć i docisnąć walec nożowy do ścierni, by lepiej miażdżyć i siekać ściernie kukurydzy, a następnie za pomocą naszej brony talerzowej wmieszać resztki pożniwne w glebę. To, co zapewne Państwa zainteresuje, to fakt, że w tym przypadku wał nożowy jest dostępny nie tylko jako narzędzie do jednego przejścia roboczego, ale także jako narzędzie uzupełniające w naszej bronie Joker RT. Nasz mini drill jest również dostępny jako narzędzie dodatkowe. Przy pomocy mini drilla możemy wysiewać międzyplony i inne nasiona. Nasiona są wówczas aplikowane przed wałem, dzięki czemu oszczędzamy jedno przejście robocze. Podsumowując, wał nożowy jako opcja, różne typy talerzy, różnorodne warianty wałów oraz opcjonalny mini drill czynią z Jokera RT najbardziej wszechstronną maszynę, z której można korzystać przez cały rok.